piękne sobotnie popołudnie ze stadionu Lublinianki. Witam Państwa bardzo gorąco, Bartłomiej Lewtak. Jeśli powiem, że na Wieniawie kibice przywykli do świetnych wyników, to Ameryki nie odkryje. Ale tak, Lublinianka trenera Koczona po remisie na inaugurację sezonu w Kraśniku rozjeżdża kolejnych rywali niczym rozpędzony walec. Dzisiaj ten walec spróbuje zatrzymać Janowianka, wicemistrz ubiegłego sezonu i piąta siła w obecnej ligowej kampanii. Zadanie przed drużyną przyjaznych niełatwe, ale na pewno po dwóch porażkach w meczach domowych trener Zarczuk i jego podopieczni zrobią wszystko, żeby świetnie dysponowaną Lublinianką pokonać. Rozpoczyna Janowianka. Ciekaw jestem, jak zareaguje ten zespół. Ciekawe wycofanie, jeszcze dośrodkowanie. Nie do końca przygotowany był chyba na to solidnego środkowego pomocnika, bo oczywiście w drużynie Opolanina grał na pozycji numer 10 właśnie ten zawodnik, a teraz Lublinianka przed dogodną sytuacją. Rzutów rożnych należy do tego młodziutkiego zawodnika. Sytuacja stykowa. Chyba Milcz albo Misiurek. Zaplątanie w tej akcji. Wydaje mi się, że jednak ostatecznie piłkę dotykał Jarosław Milcz. Było w tym sporo przypadku, ale wychodzi zespół Lublinianki na prowadzenie i to już w piątej minucie meczu. Bardzo dobre dośrodkowanie Sobstyla. Pierwsze pozostawiało trochę do życzenia. Teraz zdecydowanie poprawił się dzisiaj lewy defensor właśnie Lublinianki. Bo wydaje mi się, że ostatni piłki dotykał Milcz, ale to już pozostawmy w tym momencie bez oceny. Boczna siatka. Milcz odwrócony plecami do bramki. Koneczny. Doskonała teraz sytuacja z prawej strony Konecznego. Powiem Państwu, że Grzegorz Mulawa wyglądał na tej pozycji zdecydowanie lepiej. Wlaźnik teraz faulowany. Tu musi być żółta kartka. Swoje mecze rozgrywa Start Krasnystaw, czego o tym wspominam, bo ostatnio właśnie ze Startem grała Lublinianka. Mógłby zebrać piłkę Misztal. Świetnie ograł Stępniowskiego. Misztal do prawej strony. Koneczny. Przy nim Bodziuch. Zięba. Obiega go jeszcze Pawełkiewicz, ale Zięba zagrywa do Sprawki. Przebijał piłkę Sprawka. Czy tu nie było ręki? Taka jest sygnalizacja zawodników z Janowa, że inne cele, inne aspiracje są w Rozdżałowie, gdzie swoje mecze rozgrywa Kłosheum, a inne właśnie w Janowie Lubelskim. Jeszcze przed zakończeniem sezonu z piłkarzy Kryształu Werbkowice, bo dało się słyszeć, że zespół normalnie przystąpi. Wlaźlik, wycofanie do Mistrzyka. Mistrzyk bardzo dobrze w polu karnym. Mistrzyk, mamy 1-1 Michała Mistrzyka. Trzeba pilnować. To jest zawodnik, któremu trzeba poświęcić więcej uwagi, bo on nie potrzebuje zbyt wiele do tego, żeby zamienić sytuację bramkową na gola. I tak się dzieje. Jeszcze przed przerwą odpowiada Janowianka. Nie grali za dobrze. Nie konstruowali ciekawych akcji w ofensywie, ale to potrafią z niczego nieraz strzelić bramkę. Dobrze, teraz wyglądają piłkarze z Janowa. Utkować pokazał nam to już niejednokrotnie. Zagranie na bliższy słupek, ale czujnie tym razem. Sobstyl na bliższy słupek. Dużo w tym wszystkim zamieszania. Patrzy na gwizdek Piotr Jamrowski i kończy pierwszą połowę spotkania. Meczu. Teraz Wlaźlik w prosty sposób ograł rywala. Zagranie do Sprawki. Sprawka jest szybki, ale tu na przedpolu bez pierwszej połowy już tak łatwo. Z taką łatwością sobie zawodnicy z Wieniawy nie tworzyli. Tu musi być rzut wolny. Omija piłkę Milcz. Bednara będzie próba, ale zdecydowanie chłopcem do bicia, jak miało to miejsce na początku tamtego sezonu. Zanim fantastycznie poukładał to trener Zając w dalszej części. No to gry w gmina Zamość, czy Kłosheum, zbierając po 3 punkty w 8 kolejkach, no nie wróżę niczego dobrego tym ekipom, ale o tym zaraz. Wlaźlik w polu karnym, jeszcze wyłożona piłka, Wlaźlik, doskonała sytuacja do strzelenia bramki, ociera futbolówka nogi Przemysława Kanarka, zdezorientowany był. Piłkę Zięba, dośrodkowanie, bardzo dobre, mija wszystkich zawodników. Przyzwoity, niewiele pomylił się Wlaźlik, by wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie, a teraz fantastycznie z lewej strony ograł. Dłuższe zagranie w pole karne, ale to wszystko takie przypadkowe. Jeszcze chyba uderzał Bodziuch, o ile można to nazwać strzałem. Sław Milcz stanął przed kapitalną sytuacją do strzelenia bramki. Wlaźlik wpadł w pole karne, ale nie przewrócił się, bo tutaj ten pojedynek z Misiurkiem taki na pograniczu. Uderzył Wlaźlik intuicyjnie, fantastycznie. Broni Ciołek nawinął jak koraliki dwóch zawodników Lublinianki w tej akcji. Wlaźlik, mogło się to wszystko podobać. Jest szansa matematyczna na to, że po wyrównaniu się
kolejek lublinianka przeskoczy Stalkraśnik. Skrzycki, o tym zaraz spore zamieszanie. 20-latek i 19-latek kolejno wpuszcza trener Kocząc, dając pograć, a Bodziuch przed doskonałą sytuacją. Od tyłu w ataku pozycyjnym, ale jak to się kończy, widzimy doskonale. Prosty błąd mistrzyka, zagrywał Sobstyl do Milcza, zagrywał skutecznie, żeby tu znowu w prosty sposób nie dał się ograć. Bardzo dobrze to zrobił mistrzyk. Z prawej strony jest korytarz, jest bardzo dużo miejsca. Zdąży do piłki Sprawka, jeszcze wpadnie w pole karne Sprawka. Także kilka zespołów w połowie tej rundy jesiennej już bardzo komplikuje swoją sytuację. Misiurek, idealne zagranie do Milcza, a Milcz strzela bramkę na 2-1. Milcz zrobił to, co potrafi najlepiej, dołożył nogę, ale zagranie Macieja Misiurka na wolne pole, na wolną przestrzeń do Jarosława Milcza było zagraniem creme de la creme. 77. minuta. Kibice lublinianki w euforii, kibice janowianki załamani. Mówiłem o tym, że nieźle wyglądała janowianka w drugiej połowie. Z Borusza janowianka Wlaźlik atakowany przez Misiurka. I czy teraz Wlaźlik otrzyma czerwoną kartkę? Tak jest. Nie żółtą, a czerwoną kartkę otrzymuje w tej akcji, w tej rundzie jesiennej. Zobaczymy, co będzie wiosną. Misztal, wyłożona piłka do Milcza, a zamyka wszystko na dalszym słupku Skrzycki. Myślę, że mamy po meczu. Myślę, że to trafienie Skrzyckiego całkowicie wyjaśnia nam sytuację. No teraz w szatni będą mogli zawodnicy janowianki spojrzeć na Wlaźlika i powiedzieć, no nie pomogłeś, stary, tą czerwoną kartką. która się przytrafiła niespodziewanie i na pewno ma wpływ na grę zespołów. Będą przeszkadzać, grają jednego mniej, mają dwie bramki mniej. Mecz w zasadzie raczej już przegrany, a tu jest rzut karny. Rzut karny, który na pewno należy się zespołowi. Doliczony czas gry, Jarosław Milcz pewnie podwyższa na 4-1. Janowianka na łopatkach, janowianka rozbita w końcówce tej drugiej połowy. Janowianka, która po przerwie wyszła naprawdę zdeterminowana do tego, żeby z Wieniawy punkty wywieźć. Dzisiaj tych punktów zespół trenera Zarczuka nie wywiezie. Zanotuje drugą porażkę z rzędu sytuacji, a lublinianka jeszcze w końcówce próbując strzelić piątą bramkę. Ta młodzież, która weszła na boisko, chyba jeszcze z większą determinacją próbuje dobić rywala, a sędzia Piotr Jamrowski kończy nam dzisiejszy mecz pomiędzy lublinianką a janowianką. Gdyby przyznawano punkty za wrażenie artystyczne, to pewnie coś byśmy tutaj ugrali, ale no niestety w tym pięknym, ale niewdzięcznym sporcie liczy się to, co wpadnie do bramki. Co zadecydowało o zwycięstwie lublinianki, a naszej porażce? No trochę chyba głębia składu. My mieliśmy dzisiaj spore problemy. Jeszcze dodatkowo kontuzja naszego lidera Tomka Sadowskiego w pierwszej połowie. No chyba spowodowała to, że w drugiej połowie chyba nie do końca dotrzymaliśmy kroku lubliniance. Mimo tego, że długimi fragmentami graliśmy jak równy z równym, nawet mieliśmy momentami przewagę, ale tak jak mówię, no, liczy się to, co wpadnie do bramki, a nam dzisiaj wpadła tylko jedna, a do naszej cztery. I to tak można pokrótce powiedzieć. Mamy swoje problemy trochę kadrowe, wynikające z kilku kontuzji kluczowych zawodników. I no, jednak ci zmiennicy nie do końca dźwigają ciężar gry w podstawowym składzie i tak to wygląda. Mamy teraz tydzień na to, żeby się pozbierać i tyle. Można jeszcze na zakończenie, no, oczywiście należy pogratulować lubliniance, bo bardzo dobrze grają w piłkę. No i nie przez przypadek są wiceliderem, bo to było widać na boisku. Bardzo ciężki mecz, w ogóle nam się nic nie układało w pierwszej połowie, ale to mówię, to była gdzieś tam konsekwencja tych meczy co 3 dni. Także gdzieś tutaj mieliśmy problemy i z wyprowadzeniem, i z otwarciem gry, ale mówię, gdzieś tam się zreflektowaliśmy w przerwie. No i wiadomo, że tutaj była otwarta gra i było wyczekiwanie. No i janowianka miała swoje sytuacje i my mieliśmy swoje sytuacje. I tak jak powiedziałem tutaj do chłopaków, którzy ze mną byli, do trenera, mówię, no kto strzeli, ten wygra. No nam się udało. No mówię, gdzieś tam na pewno dużo do poprawy po tym meczu, aczkolwiek tu jest duch w
tej drużynie. To są świetni zawodnicy, którzy umieją gdzieś tam w trudnych sytuacjach opanować różne tutaj elementy gry. Także no mówię, chwała chłopakom, bo jesteśmy niepokonani i naprawdę tutaj chylę czoła przed nimi.